wybierz wspólne Suwałki. Karol Korneluk, kandydat na prezydenta Suwałk. Niedziela palmowa, tydzień przed Wielkanocą, święcenie palm w kościołach na znak symbolicznego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. I te palmy oczywiście, no skąd byśmy wzięli takie, jakie wtedy tam były, do tej pory są w Jerozolimie. Więc ponieważ zimy były takie zupełnie trochę inne niż w tej chwili, bardzo mroźne, przynoszono do domu gałązkę, na przykład czarnej porzeczki, czy w ogóle porzeczki. Kiedy ona była wstawiona w jakąś szklankę, słoik, to po pewnym czasie wypuszczała zielone gałązki i do tego można było dodać może jakiś kwiatek zrobiony z bibuły i to była palma. Można było też bazie dodać, bo już te bazie się pokazywały. A bazie, no może niekoniecznie na Suwalszczyźnie, ale był też symbol, że na przykład bazie takiej z palmy wielkanocnej, to one tam leczą krtani, gardło, czy są na szczęście, czy w ogóle taka palma zatknięta za obraz święty, czy za krzyż, dawała pomyślność rodzinie. To nie jest, to nie w tym rodzaju, że na szczęście, to było błogosławieństwo. To było błogosławieństwo dla całego domu, dla tego domu, dla tej rodziny. Suwalska palma to nie wileńska, która tradycja i ozdobnictwo przyszło właśnie z Wilna. Bardzo, bardzo misterne, z suszonych kwiatów, z tak zwanych suszków, z ziół, z gałązek. Bardzo piękne, pracowite. Teraz pojawiają się wszędzie, ale to nie jest nasza tradycja. Naszą tradycją były te zielone gałązki albo wierzbowa, więc wierzbowa gałązka zupełnie taka, no nic nie ma szczególnego w wierzbowej gałązce, po prostu jest to gałązka, która też jest czymś przyozdobiona i było nawet takie powiedzenie, jak właśnie przychodziło się z niedzieli palmowej z tą poświęconą palmą, to mówiło się i jeszcze domownicy na przykład spali, czy w ogóle dotykanie ich. I mówiło się, wierzba bije, nie zabije, o dziś dzień, za tydzień, a za noc, Wielkanoc, malowane jajko zjem. Tradycją bezsprzecznie jest to czyszczenie, to szorowanie, to przygotowanie obejścia. Namalowanie pisanek, przygotowanie święconki, poświęcenie ją w Wielką Sobotę. Tradycją jest śniadanie wielkanocne, tradycją są pisanki, chodzenie po Alleluji. Ewentualne polewanie się wodą, ale nie tak jak teraz, tylko to był rodzaj zalotów. One były dawane chrześniakom, że były malowane, że wkładane do różnych farb, zędry, cebulnika, czy w tej chwili bardzo współczesnych, spożywczych farb, że były święcone właśnie, że dawniej wszystkie jedzenie było święcone na Wielkanoc. Mięso, baby, właśnie pisanki, jajka, to wszystko było niesione do kościoła i święcone, a do dworów przyjeżdżał ksiądz i tam były ustawione duże stoły i tam było święcone. Nieżyjący już też Franciszek Racic z Jasionowa, skrzypek, opowiadał mi, że na Wielkanoc był zdobiony dom zielonymi gałązkami. To też symbol Wielkanocy, zmartwychwstania, odrodzenia, zmartwychwstania Jezusa.
wyprzątnięte podwórko wysypane piaskiem. W innych regionach Polski, nie na Suwalszczyźnie, tam gdzie była gliniana podłoga, a były takie, były wysypywane wzory piaskiem. Takie różne syfloresy, żeby zaznaczyć. Ale generalnie dom był wysprzątany, wyczyszczony, zmieniona pościel, wybielone ściany. Wszystko świeże, wszystko taka odnowa. Fizyczna, wszyscy umyci. Ja tu nie chcę mówić o tych kąpielach, bo teraz wszędzie są oczywiście łazienki, ale no trudno to nazwać rytualnym takim kąpaniem, ale na przykład kąpiele w rzece. Może trochę na urodę, ale po prostu, żeby się umyć w tej zimnej wodzie. Wielkanoc jest najważniejszym świętem w Kościele katolickim. Obrzędowość na Suwalszczyźnie nie tylko jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o właśnie święta wielkanocne, i też przygotowania do niej były prowadzone w sposób bardzo szczególny. Zaczynało się od przygotowania obejścia domu, od wyczyszczenia, wygrabienia podwórka, od pomalowania ścian, pobielenia taką specjalną farbą niebieską, która jak się utleniała, to robiła się biała. Przygotowanie też wnętrza, osobowości, więc udział w nabożeństwach, w kościele. Obrzędowość na Suwalszczyźnie wielkanocna to przede wszystkim malowanie jajek, pisanek metodą batikową albo też rzeźbienie jakimś ostrym narzędziem. To chodzenie po Alleluji w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Bardzo bogaty zwyczaj, w tej chwili już fragmentaryczny. To polewanie się wodą w lany poniedziałek, gdzie polewano przede wszystkim młode dziewczyny, panny na wydaniu, rodzaj zalotów, ale może zacznę właśnie od tych pisanek. Mamy tutaj różne formy, przede wszystkim pisanki wielokolorowe, batikowe. Batik to jest zamalowywanie jajka. To może wezmę takie jajko kurze, bo to jest, przeważnie to były jajka kurze. I ta część, którą chcieliśmy, żeby została biała, były pokrywane woskiem. Szpileczka, patyczek zakończony szpileczką, maczane w gorący, rozgrzany wosk, i to były rysowane wzory. Wzory też są określone, swoiste, bo Wielkanoc jest na wiosnę, więc to są wzory kwiatów, bazi. Oczywiście symetryczne, fragmentaryczne, wzory słońca, wzory kurzych łapek, wzory, które dało się też łatwo na takiej krzywej powierzchni wykonać, bo to jest bardzo trudna technika, i ktoś, kto tego nie robił, to wie, że w ogóle narysowanie pierwszej kreski jest. A dlaczego jeszcze kreski? Dlatego, że jeżeli namoczymy w rozgrzanym wosku patyczek, to więcej nie da się zrobić, tylko tą jedną kreseczkę, i właśnie za pomocą tych kreseczek. Tutaj mamy jeszcze pisankę, która jest rzeźbiona, jest przepiękna. Należało pierwszą włożyć farbę odwrotnie, w odwrotnej kolejności. Pierwszą należało włożyć jajko do jakiegoś koloru farby, ta jest czarna, podejrzewam, że jest to zendra. I ostrym narzędziem, mógł być to jakiś ułamany pilnik, coś bardzo ostrego, robiło się wzory. Zobaczcie Państwo, to jest też bardzo trudne. To jest misterny, przepiękny wzór koronki, haftu, pewnie jakiegoś dawnego. Nawet nie wiem, od kogo dostałam. To stara pisanka z naszych zbiorów. Przepiękna, prześliczna, bardzo, bardzo mi się podoba. Po co, dlaczego pisanki, dlaczego jajko? Bo jajko jest symbolem Wielkanocy, zmartwychwstałego Jezusa. Przyszło do nas z czasów przedchrystusowych, pogańskich. Podobno znalezione były jeszcze gdzieś tam w piramidach. W jaki sposób się przedostało do tradycji Suwalszczyzny? Nie tylko, bo ono jest w całej Polsce i w ogóle w Europie. Jest tam, gdzie są chrześcijanie, to
w tradycji wielkanocnej jest jajko malowane. Na pewno były dawane w prezencie chrześniakom. A proszę sobie wyobrazić, że matka chrzestna, a ludzie kiedyś mieli dużo dzieci, kilkanaścioro, i taką za matkę chrzestną wybierano czasami taką sąsiadkę, taką panią dobrą, szlachetną, bo matka, bo mówi się, że nawet charakter dziecko może mieć po matce chrzestnej. Więc matka chrzestna była zobligowana swojemu chrześniakowi na Wielkanoc przynieść 10 pisanek. 10 ugotowanych na twardo jajek, przepięknie umalowanych. I te panie, które miały wiele chrześniaków, to mówiły, że musiały po 120 jajek malować, a należało je umalować w Wielki Piątek. Bo w sobotę już trzeba było tylko wykonać jakieś ostatnie porządki i przygotowania. Więc no musiała być też, no może nie wszystkie 120, ale generalnie bardzo dużo tych pisanek. No też pisanki wkładało się do koszyczka ze święconką, żeby je w Wielką Sobotę poświęcić. Nie tylko jajka, bo i sól, i chleb, i kiełbasę, takie podstawowe produkty, żeby otrzymać błogosławieństwo na Nowy Rok, na Nowy Rok w sensie ten powielkanocny, bo to przecież rok wegetacji, okres wegetacji, wiosna i cały czas i wszystko. Kiedyś na wsi życie skupiało się na... My teraz żyjemy zupełnie inaczej, bo zarabiamy pieniążki, w każdej chwili jesteśmy w stanie wszystko kupić, a wtedy to, co urosło, to, co dojrzało, to było to... To błogosławieństwo Boże, to był ten dalszy, jedzenie przede wszystkim, żywność, bo podstawa bycia człowieka. I to było w tym wielkanocnym koszyczku i to się święciło, święci się do tej pory. Chrześcijanie tak robią w Wielką Sobotę, ale też chcę powiedzieć, że w dawnej tradycji święciło się wszystkie jedzenie na święta, całość, więc ludzie ze wsi, chłopi nieśli to w koszach do kościoła właśnie w Wielką Sobotę, a do dworów przyjeżdżał ksiądz i tam one stały, tam właśnie jakieś przepyszne baby, ciasta, mięsiwa, kiełbasy, to wszystko, co jest do tej pory w tradycji wielkanocnej, chleby, żury, to wszystko było święcone, całe jedzenie wielkanocne. Po tej mszy najważniejszej porannej, wczesno rannej o 6, kiedy wszyscy wrócili do domu, było śniadanie wielkanocne. I też możemy teraz tak nie tęsknimy wcale za tym śniadaniem, bo wcale nie jesteśmy głodni. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że ten post kiedyś naprawdę był postem. To był wręcz głód. Ludzie trzymali w siebie w takim, no po prostu jedli, no musieli coś jeść, no trudno nie jeść w ogóle. Post trwa 40 dni, więc bardzo długi czas. Ale to jedzenie było rzeczywiście postne, skąpe. I ta Wielkanoc to było też to takie, to śniadanie wielkanocne to było też takie najedzenie się do syta, takie poczucie sytości, taka radość w ogóle, że ten post już minął i w ogóle, że są święta. Stół był przykryty białym obrusem, może takim. Mamy tutaj taki stary, piękny obrus. Nie żyje już ta twórczyni, on ma pewnie ze 100 lat, tkany na krosnach ręcznych, przepięknie wybierany. Jajka, którymi się dzielono, którymi tak, może trudno to porównywać z opłatkiem, ale życzono sobie wszystkiego dobrego, dzielono się tym jajkiem. Czy też bawiono się nimi, ale to już powiem później, dzieci po śniadaniu później. No oczywiście żury, kiełbasy, mięso. Nie było tak jak teraz, że mamy tam różnorodności i nie wiemy, co to na te święta przygotować, żeby dzieci czy w ogóle rodzina jadły. Po prostu samo mięso ze świni, które było tam ugotowane po prostu, pokrojone, jakieś tam szynki, ale też kiełbasy, jakieś inne, chleby. Bułki też były, mówię bułka, bo to rzeczywiście była, to nie był tort, to nie były ciasta z kremem, to były takie
takie zwykłe, upieczone, jakby współczesny biszkopt, co nam trudno też sobie wyobrazić, żebyśmy tylko biszkopty jadły podczas świąt. Akurat Boryna był bogatym chłopem, ale nie wszyscy byli bogaci, nie wszyscy mieli tak zastawiony stół. Boryna był jednym z najbogatszych. Raymond pokazał bogatego chłopa w swoich powieści. Pięknie pokazał tradycję. Niemniej bywało bardzo różnie. Po tym śniadaniu, bardzo szybko, kiedy już się najedzono, to ludzie szli do drugich, w sensie na przykład mężczyźni, dzieci, chłopcy. Był ten zwyczaj chodzenia po Alleluji, śpiewania Wesoły nam dziś dzień nastał pod oknami. Chałupy były małe, niskie, więc pani matko, pani ojcze, czy możemy zaśpiewać Alleluję? I śpiewali przepiękną pieśń 17-zwrotkową, że Jezus zmartwychwstał. Głoszono też orację, to taki wiersz pochwalny gospodarzom, proszący o datki, więc dajcie nam też kiełbasy, co się, byłem u was w Wielki Piątek, widziałem jajek pełen kątek, tam gdzie są umieszczone w policy na stolnicy, popiołkiem przysypane dla nas ofiarowane. Dajcie nam też kiełbasy, co się nią 99 razy opasze, czyli bardzo dużo tej kiełbasy. A na piecu koguta, dajcie nam go do buta. Sięgnijcie do skrzyni, wyciągnijcie pół świni. Byłem u was Wielki Piątek, widziałem jajek pełen kątek. Na policy i w dojnicy, popiołkiem przysypane, dla nas ofiarowane. Dajcie jaj 5, będę was zięć. Dajcie jaj kilka, przyprowadzą do waszego chleba wilka. Dajcie chleba i słoniny, będziecie mieli dobre świni. Dajcie nam też kiełbasy, co się nią 99 razy opasa. A jak nie macie kiełbasy, może być szpyrka. Tylko nie krajcie blisko ręki, żebyście se nie narobili wielkiej męki. Otrzymywali pisanki, ale przeważnie jajka, surowe jajka, za które, jeżeli to były dzieci, to później sprzedawano w sklepie i kupowano sobie słodycze. Jeżeli to byli dorośli, to pewnie alkohol był kupowany, ale też dorosłych częstowano alkoholem. Bywało, że dawano dzieciom też ciasto, ale przeważnie jajka. Dzieci nosiły ze sobą taki kosz właśnie na te datki. Przepiękny zwyczaj. Żyjąca jeszcze solistka, pani Ania Andruszkiewicz z Wiżeń, która ma w tej chwili 96 lat, robiła taki zwyczaj, chodziła ze swoim zespołem. To znaczy zwyczaj był, tylko ona go podtrzymywała i kontynuowała w Wiżajnach. I mówiła kiedyś tak, że proszę panią, bardzo długo słychać było Alleluję. To z tej strony, Wiżeń. Chodziło wiele grup, bo co było robić w tym domu, kiedy już się wszyscy najedli? Właściwie nie wiem, czy w tej chwili, na pewno są jakieś grupy dzieciaków, które chodzą jeszcze i śpiewają Alleluję, ale on powoli ten zwyczaj, ludzie po prostu inaczej spędzają wolny czas. Lany poniedziałek. Ja uważam, że to był rodzaj zalotów. Że młodzi chłopcy polewali wodą symbolicznie czy niekoniecznie, ale właśnie dziewczynę, młode dziewczęta, to był przekaz, nie wiem, lubię ciebie, podobasz mi się i to co się dzieje teraz, że na przykład kogoś tam, jest to niemiłe, być oblanym zimną wodą, a wtedy było to bardzo sympatyczne i nikt się nie gniewał za to. Święta wielkanocne to nie tylko, tak też uważam do dzisiaj, nie tylko ten pełen stół. Święta wielkanocne to jest też duchowość, zmartwychwstanie, przełożenie Wielkanocy na nas, na nasze życie, na to, że wszystko co złe w naszym życiu może być zamienione w dobre.